Siemanko, Plunderstorm z się. I mimo tego, że dzisiaj w środę rano dodano nowy tryb, czyli grę w 3 osoby, to uważam, że i tak to jest sromotne gówno. A dlaczego? Pozwólcie, że wam wytłumaczę. Plunderstorm miał premierę 14 dni temu i mój pierwszy raz nie był udany. No ale to w sumie chyba normalne, człowiek grał pierwszy raz, uczył się tego trybu i wkurzał byle co. Jak powiedziała komuś nasza internetowa Zelda, chciałem się nauczyć chodzić, przewróciłem się, teraz raczkuję. Więc postanowiłem dać temu szajsowi szansę z dwóch powodów. Po pierwsze, pograć dłużej, by wyrobić sobie porządną opinię. Dwa i najbardziej bolący powód, FOMO, Fear of Missing Out. Mimo, że transmogi, które są do zdobycia, nie są tymi, których będę w grze używał, to, że są w moim zasięgu, powoduje, że nie mogę olać tego trybu, tylko w wolnych chwilach próbuję się logować i grać. Wkurza mnie to, bo odrywa mnie to od innych gier, jak prawdziwe pirackie życie online w SOT albo Dragonflight. To moja własna wina, wiem doskonale, ale już tak mam i ciężko mi to zmienić. FOMO w WoWie is too strong. Po tych 14 dniach grania udało mi się wyrobić już w miarę jakiś skill, by utrzymać się w grze wystarczająco długo, by nabić tam jakiś poziom plunder per fight. Udaje mi się w końcu wygrać czasem pojedynki z innymi graczami, udało mi się kilka razy zabić Piece of Hate, udało mi się kilka razy być w finale rozgrywki, no ale nie udało mi się jeszcze wygrać. Niestety, twoje powodzenie w grze zależy od kilku losowych faktorów. Od lokacji, w której wylądujesz, od tego, czy w tej lokacji wyląduje ktoś inny, od szczęścia, w którym miejscu gra wyrzuci twoją latającą papugę, od czego, czy uda ci się szybko zdobyć jakieś spele i wbić level, od tego, czy te spele będą tymi mocnymi, czy to będą jakieś słabiaki, co nie dadzą ci żadnej przewagi w walce, a na samym końcu, czy twój PvP skill będzie większy od tego, z kim przyjdzie ci się po drodze bić. Jest tyle niewiadomych, które nie zależą od ciebie. To, na jakiej pozycji przyjdzie ci zginąć, w grze nie ma żadnego znaczenia dla ilości punktów, jakie zdobędziesz. No chyba, że wygrasz mecz. Wtedy tak. Więc staram się zawsze jak najwięcej biegać, by zebrać jak najwięcej złota i unikać walki z innymi graczami. Chcę ten smutny, jak Radom i Sosnowiec event zaliczyć i zapomnieć jak najszybciej. Fakt, że nie mam pojęcia, jak wyglądają inne gry w podobnym trybie, tak jak Force Ride czy coś innego. Nie grałem i nie mam zamiaru. Podsumujmy więc, dlaczego tak sromotnie Plunderstorm się. Po pierwsze, jest zwyczajnie mega nudny. Zamiast stworzyć jakąś ciekawą mapę do tego trybu, wybrano starą, nudną, rozległą lokację. To nie Battle Royale, tylko Running Fest. Trzeba się nabiegać, by nazbierać odpowiednią liczbę plunder, by wbić levele Renown. Mimo, że jakiś pajac z Blizzarda powiedział, że gracze przeszli ten poziom w Renown w mgnieniu oka. There's 40 renown levels that you can get with Keg Legs Crew, which seems like a lot, but you're going to zip through them pretty quickly. We want this to feel super, super rewarding. So... No chyba, że jesteś typowym piwniczakiem, bez życia poza domem i możesz grać 24 godziny na dobę. Wtedy może, można zaliczyć te 40 poziomów w jedną dobę. 2. Nie ma żadnego poczucia achievementu w tym trybie. Mounty, jeśli są, to są zwykłe reskiny. 3. Tryb jest mocno oparty na FOMO. Większość graczy gra, by zaliczyć i zapomnieć, bo wiedzą, że ten tryb jest tu tylko na jakąś bliżej nieokreśloną chwilę. Więc odciąga cię to od robienia bardziej znaczących rzeczy w podstawowej wersji WoWa lub w granie w coś innego, o czym wcześniej wspominałem. Żadnego poczucia satysfakcji, żadnego fanu, tylko frustracja i nuda. Just queue, loot, die, repeat. 4. Ten nowy tryb to badanie reakcji graczy, sprawdzenie, jak to się przyjmie. I to tylko po to, by stworzyć nowy sposób na trzepanie kasy na nerdach. Założę się, że jak to się przyjmie, to za chwilę wpadną rzeczy typu pay to win albo inne pierdoły, by kosić dodatkową kasę. Ten na szybko zrobiony tryb na pewno nie jest po to, by ucieszyć i zadowolić graczy czymś nowym. 5. Nie ma nic wspólnego z piratami. Użyto jednej z lokacji jako wymówki do nawiązania do piratów. Główna rozrywka nie ma nic wspólnego z piratami. Równie dobrze lobby by mogło mieć miejsce w publicznych toaletach Ogrimmaru, a tryb można by nazwać Gówno Fest Storm. Byłoby inaczej, gdyby główna mapa była typową piracką lokacją, specjalnie po to zbudowaną, naszprycowaną fajnymi rzeczami, jakimiś wrakami statków, innymi piratami jako NPCs, przeszkodami i innymi rzeczami dodającemu smaku ogólnej walce. 6. Oczywiście kilku Warcraft Content Creators chwalą ten tryb, ale są to tam dobrze znane, bizardowe prostytutki takie jak Preach, Pyromancer i nasza polska Zelda Nexus. Przy aferze z mobbingiem i wykorzystywaniem seksualnym w Blizzardzie zaklinali się i płakali jak małe dzieci, że już nigdy kontentu WoWa nie dotknął. No ale jak się pojawił Dragonflight, to z radością dali Blizzardowi wepchać sobie kutasa do ryja i za złocisze ssają go z radością, wpychając sobie do ryja po same pisanki. Nie zrozumcie mnie źle, ja uwielbiam WoWa,
ale tego typu gry nienawidzę, a moja zryta bania każe mi w to grać. Ja nigdy nie olałem gry i mimo, że Shadowlands był skurwiały na maksa, to nie porzuciłem Warcrafta, licząc ciągle na to, że będzie kiedyś dobrze. WoW niby umiera od wielu lat, ale jakoś umrzeć nie może. Na szczęście. Uwielbiam WoWa, bo ta gra dała mi mnóstwo wspaniałych momentów i jest dla mnie najlepszą terapią na moje problemy w życiu i sposobem na relaks po ciężkim dniu pracy czy ciężkim dniu z dziećmi. Żyję dziecięcą naiwnością, że uda się tu stworzyć coś jeszcze dobrego, co nas graczy będzie cieszyć. Kiedy przestanę grać WoWa, jak mi wyłączą serwery. Tyle w temacie. Metaforycznie moją miłość do WoWa i dlaczego w to ciągle jeszcze gram, można by przedstawić tak. Maybe we should do something to celebrate. What do you have in mind? Well... Are you now? Player 2 has entered the game. Ed! Pewnie wielu graczy tu wkurwie i spadnie na mnie lawina hejtu, ale na to mam tylko jedną odpowiedź. No i chuj, no i cześć. Całą resztę naszego community pozdrawiam serdecznie. Do zobaczyska next time and live long and prosper.